Trybuny dla 15 tysięcy kibiców, hala widowiskowo-sportowa z blisko 3000 widownią, dwa pełnowymiarowe boiska szkoleniowe oraz parking dla kilkunastu autokarów i kilkuset samochodów. I choć trzeba będzie jeszcze na to chwilę poczekać, z dnia na dzień widać postępy w budowie tak długo wyczekiwanego stadionu miejskiego w Katowicach. Wkrótce zagra na nim GKS Katowice. Magda Sincewicz. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzień dobry, Panie Prezydencie, Panie Prezesie. Serdecznie Państwa witamy na tym obiekcie, który jest już na ostatniej fazie kończących robót. Wszystko po to, by pokazać, gdzie niedługo będziemy przeżywać sportowe emocje. Po 19 latach GKS Katowice jest w ekstraklasie i teraz mam nadzieję, że nowy stadion będzie im sprzyjał w sukcesach w tej ekstraklasie i na długie, długie lata utrzyma się w ekstraklasie, a i powalczy może o najwyższe trofea. Teraz będzie miał ku temu lepsze warunki. Choć widać tu jeszcze piach, to pod koniec lata ma być murawa. Budowa idzie zgodnie z planem. 30 sierpnia będzie koniec 99% budów wykonane, wynikające z kontraktu. Dojdą jeszcze prace, które będą dodatkowe do tego zakresu wykonawczego, które potrwają do października. Są to prace wykończeniowe, już nie mające istotnego wpływu na funkcjonowanie obiektu. Obiektu, na który tak długo czekano. W 2020 roku Katowice kupiły teren pod przyszłą inwestycję i ogłosiły przetarg na budowę. Umowę z głównym wykonawcą konsorcjum NDI podpisano rok później. Budowa rozpoczęła się 14 października 2021 roku. To serce rośnie wraz z postępami pracy tutaj na tym stadionie miejskim, na którym będzie grała nasza ukochana Gieksa. Rzeczywiście myślę, że to będzie wielka wizytówka Katowic i przede wszystkim arena wielkich wydarzeń sportowych. Już wiosną przyszłego roku Gieksa zagra tu z legendami polskiej piłki, Legią Warszawa, Pogonią Szczecin, Śląskiem Wrocław czy Widzewem Łódź.